Protest po śmierci 32-letniej Justyny Zdębicy. Pod starostwem powiatowym zebrali się mieszkańcy wstrząśnięci odejściem młodej kobiety. Mama dwójki chłopców 24 stycznia trafiła na dębicki SOR, na którym spędziła kilka godzin. Zmarła w trakcie transportu do Rzeszowa. Nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić tego, co czuje pan Krzysztof i jego dzieci. Pan Krzysztof w tej chwili stał się samotnym ojcem. Jedynie mamy zastrzeżenia do SOR-u i to trzeba zrobić jak najszybciej porządek. Tak nie może być. To są nasze pieniądze, na które płacimy latami i oni nam łaskę robią. Przez kilka godzin dziewczyna nie otrzymała żadnej pomocy. Czekała na transport do Rzeszowa, który odbył się o wiele, wiele za późno. I po prostu żądamy rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy. Po prostu dzieci zostały bez matki. 8-letni i 12-letni chłopak. To jest niepojęte i my jako kobiety po prostu na to reagujemy. Trzeba zmienić to, co się dzieje na oddziale ratunkowym w Dębicy. Koniecznie. Nie narzekamy na cały szpital. Bo są oddziały, które zasługują na pochwałę i kobiety chwalą, na przykład oddział ginekologii, ale SOR jest beznadziejnym oddziałem. I to nie jest pierwszy przypadek, gdy dzieje się coś złego. Po prostu ludzie nie otrzymują tam pomocy albo są wyganiani po prostu z tego oddziału, żeby szukali sobie pomocy gdzie indziej. I ludzie tutaj z Dębicy jeżdżą do Rzeszowa, do Mielca, po prostu szpital, nazywany jest tutaj wśród mieszkańców Dębicy umieralnią. Wszyscy się boją trafić do szpitala w Dębicy. Pod starostwem powiatowym w Dębicy zorganizowano konferencję prasową, podczas której przedstawiono plan pomocy dla rodziny zmarłej. Szanowni Państwo, stała się rzecz straszna. Tak naprawdę taka straszna rzecz może dotyczyć każdego mieszkańca Dębicy. 24 stycznia zmarła kobieta, Justyna Karaś, prawdopodobnie dlatego, że nie zareagowano na jej problemy zdrowotne odpowiednio szybko i nie przetransportowano do szpitala, który byłby w stanie wykonać operację kardiologiczną. Po 21, czyli mamy już kilka godzin, zostaje wykonana tomografia komputerowa, która wskazuje, że u pani Justyny natychmiast powinno się wykonać operację. Co to znaczy natychmiast? To znaczy, że powinno się podjąć decyzję automatycznie i od razu powinna być przewieziona, jak zapadła decyzja, do szpitala specjalistycznego w Rzeszowie, bo tam można operować serce. Ale co my mamy? Cały czas się zastanawiają, cały czas podejmują decyzję. 21:40, mąż dzwoni na SOR, gdzie już wiedzą na SOR-ze wszyscy pracownicy, że ona powinna być przetransportowana i powinna mieć szybką operację. Ale drodzy Państwo, 23 to też znamienita godzina, bo po 23 pan Krzysztof przyszedł do swojej żony. Dlaczego nie mógł być? Bo też dzisiaj poseł się go podpytał. Dlaczego nie mógł? Bo ma dwójkę dzieci i daleko rodziców, więc jest po prostu sam. Sam tą dwójkę dzieci wychowuje. 23. Ostatni raz się z żoną widzi, przyniósł jej parę rzeczy, ale słuchajcie, od 21, kiedy już było wiadomo, po 21, że ma bardzo złe wyniki, do tego jak ją zaczęło transportować do Rzeszowa, minęło 3 prawie godziny. Gdzie wtedy byli? Gdzie jest helikopter? Po co inwestycja za prawie 20 milionów, którą wykonano w Dębicy? My nie chcemy tego tego lądowniska tylko widzieć, chcemy, żeby ono służyło pacjentom. I od północy zostaje, decyzja zapada, że transport jest drogą lądową. I niestety w połowie drogi w Sędziszowie o 1:15 pani Justyna umiera. I stawiamy tutaj taką tezę, że jest to przez zaniedbania, które to pokazuje i te wszystkie dokumenty, które pan Krzysztof złożył do prokuratury. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej w Dębicy. W dniu 27 stycznia wszczęliśmy śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u 32-letniej mieszkanki Dębicy oraz nieumyślnego spowodowania jej śmierci. W sprawie tej zebraliśmy dokumentację medyczną, zabezpieczyliśmy monitoring, przesłuchaliśmy pokrzywdzonego, zleciliśmy przeprowadzenie sekcji zwłok. Z
dysekcja miała miejsce w Rzeszowie. Z wstępnych ustaleń wynika, ale mówię, to są tylko wstępne ustalenia, że przyczyną zgonu był zawał serca. Co więcej, no mogę powiedzieć, że wpłynął też wniosek od pokrzywdzonego dotyczący wyłączenia prokuratury dębickiej. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy wydała oświadczenie w związku z zaistniałą sytuacją, z którego dowiemy się m.in., że w szpitalu został powołany specjalny zespół do ustalenia, czy sposób udzielania świadczeń zdrowotnych był zgodny z zasadami sztuki lekarskiej oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.